Siemanko, siemanko, witam serdecznie. Tym razem horror u mnie. Jeżeli chodzi o horrory, to nie gram praktycznie w ogóle, ponieważ to nie na moje nerwy. Za bardzo się w to wczuwam, za bardzo reaguję na te gry. Szczególnie grając na słuchawkach jest efekt dźwiękowy taki, że można by skoczyć z butów, ale postanowiłem, że dzisiaj może spróbuję nowość, która wyszła kilka dni temu. Amnezja. The Bunker. Poprzednie części Amnezji były bardzo, bardzo popularne, bardzo dobrze oceniane, bardzo dobrze przyjęte przez społeczność, więc sprawdzimy, ile mi się uda wytrzymać, to wytrzymam, ale nie obiecuję, że będzie więcej streamów z tej gry, ponieważ może być tak, że gdzieś utknę w jakiejś zagadce albo gdzieś coś mnie będzie zabijać cały czas i nie będę wiedział, co mam zrobić. Będę miał dość. Tak nie mam włosów na głowie, więc to będzie kolejna rzecz, która wyniszczy mi moje nerwy, więc nie wiem, jak długo będziemy tutaj mogli grać, no ale zobaczymy. China, Portuguese, English. Bardzo dużo języków, nawet chiński, ale nie ma polskiego. Ja biorę łatwy. Biorę łatwy, żeby to przejść. Okej. Wojna jakaś. Wow, fajnie wygląda graficznie. Wiadomo, że to nie jest ten silnik, co najnowsze gry, ale ładnie wygląda. Na pewno jest 60 klatek. Nie tak jak w tych najnowszych produkcjach. I mamy 30 klatek i mówię, że się nic nie da zrobić.
A jak się ten... A czym się robi ten... To open the doors. A, R3. Dobra. Dziwne sterowanie jest trochę. Tu mam drugie drzwi, dobra. Zero. Jedna kula? O, wow. O, dobra, mam więcej. Dobra, load. Mamy trzy kule razem. O, holy shit. Dobra, trzy kule. Zagadki, puzzle, ta. Dobra. Ładuj kulę. Jedna. O, oh, wow. O, oh, wow. O, oh, wow. Dobra, pozabijali. Wybuchło. Just pick up, I don't know. Or crafting.
Combine. Teraz mamy. Bandage. Use. Używamy. Dobra, co teraz? Zagadka, co? Tam wtedy można przejść. Jakoś tu trzeba teraz się dostać. O. To jest chyba nie tędy. Bo trzeba tędy przejść jakoś, no na pewno. A, dobra, wiem. To dosyć proste, tylko człowiek nie pomyślał o tym. Granatem. Dobra, to granatem. Inwentory. Granat. Take out, drop. Bunkier. Do bunkra zaraz dojdziemy gdzieś, nie? O. Tak myślałem.
Oh shit. Gas. Co teraz? Hello? Hi. Gas, gas! Ja mów gas, a on z gas. C'est la vie, monsieur. Ok, gdzieś nas wywaliło nas gdzieś. Się nie biega. Czy chyba pomału idzie cały czas. A. O. Get you back to safety. Just hold on to me. Olala. Oh, wow. You're now on your own. Learn, adapt, experiment and survive. Okay. Bardzo interesuje mnie to. Jak mam tutaj zrobić ten survive? Jest piękny. Ja w ogóle jestem. Nie no, lepiej. Progress save. Notatki.
medical supplies, dobra, tutaj. Pierdoły. Musimy iść tu. Jak mi coś wyskoczy tu, to naprawdę. Nie ręczę za siebie, co to jest? Nożyczki. Połóż to, bo mu się może przydać do czegoś. A, nie podoba mi się to. Kurwa. Korytarzek. Cicho, cicho. Po cichutku. Po cichutku. Co to? Hold on, show the pressure, but careful not to make too much noise. July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. O-o. Co to za picture? Oho. O-o. Niezbyt to ciekawe. Odpiszemy to. Można to tu podpisać, o. Dobra, połóż na ołówek. O. Coś tam jest. Shit. Zamknięte.
chyba muszę zwiększyć sterowanie trochę. Oczywiście robi hałasu. A latarka. Aha, tu coś jest. O, nie wiem, czy tam bym chciał się wczołgać, ale... Czemu nie? Okej, tam jest też krew. Hello? Oh shit. Hello? Gdzie jest ammo? Ja nie mam ammo. Gdzie jest to ammo, do cholery jasnej? Shit. Tam się poczołgać? Ja nie mogę tam się przeczołgać. Nie strasz, nie strasz. Tu jeszcze desk.
ciemno jak tu. Teraz. Nie zamykaj mi się tutaj. Czujemy. Odblokowane, odblokowane osiągnięcie. To z tego, że... Nie, to wiem, że to nie jest gra dla mnie, za dużo jest niewiadomych tu. Jeszcze ta latarka wkurza. Co chwilę ją trzeba ładować, co parę sekund się rozładowuje. O, znowu nie. Chwila, muszę ją... Podobuje się i tyle. Znowu załadować.
i tak to właśnie wygląda. Tu mamy jakieś szuflady, które możemy wykorzystać. Generator. Opadek by getting it to and pulling the level. Okay. Paliwa nie ma. Paliwo trzeba sobie znaleźć. Generator, czyli żeby to drzwi otworzyć, trzeba najpierw robić coś innego, trzeba się cofnąć tu. Jeden nabój. Jeden nabój.
Każe mi tam wejść z powrotem. Wejdę. Ta kratka. Kratka jest taka, że nie można tu nic otworzyć. A kod. Kod do klucza. Znać kod do klucza. Już jakiś... Jakiś tych... No, notatkach może. A, może być to w tym. Czekajcie, wiem o co chodzi. O to. Kody, o. 8765. To być to to. Trzeba eksperymentować z otoczeniem, coś tam używać. Używać intuicji. Exit. Maintenance. Arsenal. O, wow. Coś tu poleciało. O, granat. Mam już w środku. Nieważne. Tak jakby tam nie chce mi się tam iść. Bardziej byłbym skłonny do wyjścia.
A, do wyjścia od razu. Wyjście jest nie do przejścia. Wyjście jest zatkane. Tak bym tu spróbował się odgrzebać, jakoś bym tu przeszedł może. Aj. Ciężko. Łata. Jas. Łamałem kółko, nie? Teraz muszę to kółko wziąć i naprawić. Jeszcze lockdown, czyli trzeba jakby otworzyć te wszystkie przejścia emergency, ale bez tego kółka nic nie otworzę. Kółko nic nie otworzę. Co oznacza, że się uderzy na wycieczkę. Jedynie tu. Dawaj. Dawaj. 3, 2, 1. Hałas jest niebezpieczny, dobra. Wiem, o co chodzi. Potwór gdzieś tutaj przylas. Po cichu pójdę. Cicho. Cicho.
Słychać go. Okay. Deep Brandon. Jo. Tych szafkach tam po zamykane te różne rzeczy ciekawe. Siedem, osiem, sześć, siedem. A, Fortnin. A, Fortnin. Tutaj. Jak to było siedem, osiem? A, leciało mi szybko z głowy. Siedem, trzy, siedem, trzy, sześć, siedem, siedem, trzy, sześć, siedem. Petrol bomb. Bomba, bomba. Petrol bomb. To jest.
Bardzo denerwujące, ta latarka. Bardzo. Tutaj nic nie wyśniemy. Już ciemno znowu. Masakra z tą latarką. Zdecydowanie gra na jedno podejście dla mnie. Za bardzo bym się tutaj burzał, że robię takie bezsensowne rzeczy w kółko. Jakieś... Co? Czy jesteś na dole? Amunicji zero, nie? Zero amunicji. Co jest? Wara. Co mam? Ile mam czasu? No. Teraz mam ten. Czas spierdziela szybko.
Generator nie jest na stałe, czyli mamy tylko limitowany czas, żeby to ogarnąć. Jest podpór gdzieś, co? Dawaj, atakuj mnie. Może nie chcesz. Blood. Medkit use. Medkit. Już nie jestem injured. Nie ma już tego. Generator się skończył. Aha. Generator się skończył. Powiem wam tak. Z tego co widzę, to gierka, no ma ten klimat, fajna jest, ale dużo rzeczy, mnie na przykład denerwuje kilka rzeczy, typu cały czas latarka, którą trzeba ładować. Generator zalaliśmy benzyną, realistycznie okazuje się, że starcza na 10 minut i benzyna się kończy. Ok, musimy tam wrócić i zalać znowu. Dużo powtarzanych kółko rzeczy, kółko, które zaczynają denerwować już po jakimś czasie. Ja gram dopiero ponad godzinę trochę, ale już mnie męczy chodzenie, wyszukanie. Bardzo nieprzyjemny sposób po prostu szukania tych rzeczy. Męczący sposób. Tak teraz muszę cały czas ładować tam latarkę, żeby coś widzieć. O.
Na górze czy na dole ten potwór? Zamykamy tu i rzucamy na przykład na dół to. Tutaj sapie coś. Nie wiem, co dalej. Jakby na dół. Okej, wiem, co tu muszę zrobić na przykład. Czekajcie, coś tu mam? Czy granaty albo coś? Coś? O. Nie mogę. Jakoś tam? Być łomem czy co? Kratka nie wybuchła, granata? Ja pierdzielę, ta latarka widzę prowadzi do szału. Na pewno to jest jeden livestream i już mam dość tej gry. Wiesz, łoma potrzebujemy tu chyba.
Łoma, łoma. Albo klucz, albo coś, nie wiem. Chować to. Z gazem. Dawaj, dawaj, dawaj. Inwentory, mam jeszcze te granaty. Granatów już parę mam. O, i to są takie zagadki właśnie, żeby gdzieś wejść, trzeba zrobić coś i tak dalej. Granat. Nie mogę. Potrzebuję. Potrzebuję ten granat. Co mogę wyrzucić? Dobra, weź.
O dobra, zapalę ci ten i nie wejdziesz. Liny się przydadzą później też na pewno do czegoś. Granata. Którego tu wykorzystamy zaraz. Gaz, trujący gaz. Chyba minie zaraz, nie? Albo ten gaz to... A, wiem o co chodzi. Po prostu ten multi był gaz. Nie jest gaz, żeby wybuchło prądne, to jest gaz, trujący gaz. A, rozumiem. Okay. Został za. Odciąłem się i już nie wyjdę stąd. Nie wyjdę tędy.
gazu. Ale zrobiłem. Gaz jest przydatny, ale chyba dla potwora, żeby nie przerazł. Żeby go powstrzymać, ale tam sobie drogę zablokowałem. Nie było dobre. No, słuchajcie. Tak, głostka jest tutaj. Nie wolno robić czegoś takiego. No, nie wolno wysadać powietrze gazu, pamiętajcie. Bo gaz robi zadymę nam. Nie. Pięcie, tak. Pięcie jest ok, latarka znowu. Masakra. Tą latarką. To jest masakra.
pierdolę. Będę mógł powiedzieć. Ciemno. Będzie. Wszędzie to będzie, to będzie. Boże, latareczko, powiedz przecie. Jesteś? Okej, teraz gdzie są te anteny, które... Jeszcze widziałem jakiś jeden pokój do otworzenia, czy dwa. Cholera, gdzie to było?
Czy można zgubić już po tylu próbach? Okej, teraz tak, granat. Jeszcze raz. No. Right trigger plus coś tam. Nie, to tak nie działa. Dawaj to. Użyć. Czyli tam cokolwiek bym nie zrobił, tak tam gaz będzie. Bez sensu. Musiałbym w inny sposób to otworzyć jakoś. Będzie gaz uruchomiony. A. Nie wiem co zrobić. Nie wiem co tu zrobić już, szczerze wam powiem. Tell me the bullets won't kill it. They only waste the time and this bug angry. I've sent them back out, not as they should hunt and kill it. If they fail, they'll face a worse fate than claws in the darkness.
Może tą beczkę tu. A może tą beczkę tu. Tego jeszcze nie próbowałem. Dziwne, że łańcuch nie pęknie. Masakra. Potrzebuję czegoś innego tu. Tu jest takie coś. O, shit. Zero. Że to, jak wybuchnie. A, wymagana zapalniczka, której nie mam. Okej. Dobra, to wszystkie już otworzyłem. Wszystkie już otworzyłem chyba. Te kajuty.
Nie wiem. Może tu. Ej. 2, 3, 5. Otwieramy. Na górze jest. Chyba. Bo gdzieś tu. Tutaj cały czas coś warczy. Laboratorium jakieś. Tu już byłem wszędzie. Tutaj tak, nie ma jak tutaj się dostać oczywiście, bo wszystko jest pozamykane jakoś dziwnie. No, tak. Chodzę tak bez sensu trochę w kółko. Mam jakieś rzeczy, które mógłbym pootwierać, ale nie mogę, bo nie mogę. Bo nie mam narzędzi. I słuchajcie, dobra, ja to będę kończył, bo to nie ma sensu dalej już o tej chodzę w kółko, czegoś mi brakuje, nie wiem czego, gdzieś pewnie coś jest do odkrycia, ale drażni mnie ogólnie te ciągnięcie za linkę co parę sekund nałożenie tak bez sensu w tych ciemnościach, szukanie czegoś. Są pani na pewno tego typu gier w poprzednich części Amnezji. Na 100% i ogólnie tego typu gier, że lubią ten umysł tak wysilić, żeby kurczę, chodzić po dwie godziny w jednym miejscu i w końcu znaleźć coś. O tak, to było to. Ja nie jestem tego typu właśnie graczem. Ja wolę misję, gdzie mogę iść coś zrobić, coś jest
do znalezienia, do zrobienia. Jeżeli coś jest tak bardzo, bardzo ukryte, to po prostu mnie zniechęca. Bardzo mnie męczy taka gra. Nie mam z tego już frajdy i zaczynam się wkurzać. Także słuchajcie, tak wygląda Amnesia The Bunker. Fajna. Na pewno fajna dla ludzi, którzy właśnie tego typu gry lubią. Myślałem, że będzie bardziej straszna, bo spodziewałem się, że te potwory zaraz wyskoczą tam, ale tylko słychać, jak warczą gdzieś tam za ścianą i widziałem 2 godziny grania praktycznie. Ani jednego potwora nie widziałem, więc tak, tak to wygląda. Gra jest w Game Passie, na Xboxie. Na innych platformach trzeba ją kupić. Także Game Pass tutaj pozwala nam czaić różne tytuły. To jest właśnie fajne w tym. A jeżeli chcecie, podoba wam się, oczywiście możecie kupić tą grę. Jeżeli macie Xboxa, to w Game Passie sobie się wypróbować. Także pozdrawiam serdecznie. Powiedzcie mi, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało. Jak oceniacie grę, jak oceniacie mnie grającego, może ja coś robię źle, na pewno coś robię źle, bo bardzo rzadko gram w takie gry. Dajcie mi znać, subskrybujcie kanał, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam serdecznie, na razie, trzymajcie się, dobrej nocy. Na razie.